Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Chwała niech będzie Tobie, Władco życia i światła, który swą własną mocą śmierć i mrok zwyciężyłeś. Ty nas obmyłeś z grzechu w chrzcielnej wodzie zbawienia, abyśmy mogli wkroczyć w bramy Twego Królestwa. Pomóż więc Twoim sługom zdążać drogą wierności, spełniać z weselem wolę Ojca, który jest w niebie. Bądź uwielbiony, Panie, z Twoim Ojcem i Duchem. Bądź dla nas jasnym słońcem prawdy, dobra i łaski. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Pomnij, Panie, na słowo Twoje do swojego sługi, przez które mi dałeś nadzieję. W mojej udręce jest dla mnie pociechą, że Twoje słowo obdarza mnie życiem. Ludzie zuchwali ubliżają mi bardzo, a ja nie odstępuję od Twojego prawa. Pamiętam, Panie, Twe odwieczne wyroki. Są one dla mnie pociechą. Gniew mnie ogarnia z powodu grzeszników, porzucających Twe prawo. Ustawy Twoje stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Nocą pamiętam o Twym imieniu, Panie, by zachować Twoje prawo. Oto, co do mnie należy, zachowywać Twe postanowienia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Na synów ludzkich Bóg spogląda z nieba. Chce znaleźć rozumnego, który szuka Boga. Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni. Nie ma ni jednego, który by czynił dobrze. Czyż się nie opamiętają wszyscy nieprawość czyniący? Którzy mój lud pożerają, jak gdyby chleb jedli. Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego, gdyż Bóg rozprasza kości tych, którzy Cię oblegają. Okryją się wstydem, bo odrzuceni są przez Boga. Kto przyniesie ze Syjonu zbawienie Izraela, gdy Bóg odmieni losy swojego narodu? Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wybaw mnie, Panie Boże, w imię Twoje, mocą swoją broń mojej sprawy. Boże, słuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha na słowo ust moich, bo powstają przeciw mnie pyszni. Gwałtownicy czyhają na moje życie. Nie mają oni Boga przed swymi oczyma. Oto mi Bóg dopomaga. Pan podtrzymuje me życie. Będę Ci chętnie składać ofiarę i sławić Twe imię, bo jest dobre. Wyrwało mnie ono z wszelkiej udręki. Hańbę moich wrogów oglądało me oko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Teraz ratuje Was chrzest, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie,
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który jest po prawicy Bożej. Uradowali się uczniowie. Alleluja! Gdy ujrzeli Pana. Alleluja! Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.